Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Kolejny wypad na poszukiwania. Dzisiaj ciekawa miejscówka. Może nikogo tam nie było, a będę z Wojtkiem z kanału Szukajcie, a znajdziecie. Pozdrawiam Wojtka. Za chwilę się widzimy. A gdzie będziemy szukać, to już zobaczycie na miejscu. Prawie na miejscu. Wojtek już tam nagrywa sobie miejscóweczkę, a jesteśmy na polu biwakowym. Zobaczymy, co tu znajdziemy ciekawego. Dobry Wojtku! No. Lecimy na żywo, tak jest. Lecimy na żywo u Wojtka, u mnie, nie? A to tu mamy pole biwakowe. Czekujemy się, idziemy szukać. Ale się gryzą, nie? Czekaj, ja go od razu przeskanuję. Na ciebie może skieruję, bo... No nisko. 20, dobra, niech zostanie. Wojtek już coś tam wykopał. 30. O! Co tu mamy? Pierwsze 2 grosze. Elegancko. Jakby był jeden, to na szczęście, a 2 na nieszczęście. Jeszcze 7, ale to chyba nie myślałem, że na wierzchu, ale jednak nie. No a co to jest? Zrywka. No śmieci. Powiem ci Wojtku, że ta łopatka fajna, tylko trochę dla mnie przydługa. Bo ta rączka jest ściągana, nie? O, Wojtek się zasłuchał. Gdzieś tutaj. Rączka na polski krajowy, taki ten. To jest rączka od... O, taśma od rowerowej. No, ale tak czy inaczej można skrócić, nie? No i o to chodzi. No taki drobiazg, że nie widzę, co to jest w ogóle. A tu coś jest? Albo i nie ma. To jest, dobra. Co tu mamy? Kawałek klucza mnie się trafiło. Co masz? Zico? XRLL 20. Ja tu znalazłem kawałek klucza samochodowego, bo widzę, że na przodzie ma wycięcie. Także 100%. Tak czy inaczej śmieć. Kolejna 11 na folię. Zobaczymy, czy to będzie folia.
No jest twoje. Żółta, zabytkowa. Śmieci to tu jest opór. Co tym razem? No, kawałek folii. Śmieciuch. 7,28 na zrywkę. Kaplok. Ciekawie. A to co to za śmieciuch? Jakiś plastik. Zabieramy. Jest jakiś ciekawy sygnał. Ale... trochę przysypany jeszcze. No już teraz tak pod śmieć. Zobaczymy. No to w krawędzi siedzi gdzieś, ale... no jest tutaj. Co to jest? No kolejny kapsel powierzchowny. Jakiś grosiak? Coś tu jest. Będzie folia. Nie, kapsel. Heineken. Może będzie kawał gwoździa. Ale gwoździa praktycznie nie widzi. Tu coś jeszcze jest. Ale gdzie? No tu w tym miejscu. Kolejny kapsel. Jakiś stary, zajechany kapslok. Zabieramy. Ale jeszcze coś. Tyle, że dużo głębiej. Zobaczymy. Zamknięte. To jest jakiś drobiazg. Ja nie mogę tego złapać. To nie. No gdzieś tutaj. No jest kawałek pręcika, drucika. Śmieć. Organy. Kawał folii po chipsach. A rzucę koło auta. Zabierzemy. No i gdzieś tutaj było. A. Jakieś kółko, o. Pod spodni albo bluzy. Jest taki drobny. Aha! I kawałek dubska z łuski. Ale jak ładnie zachowany. Jakiś numerek wybity jest. Ciekawy. Bardzo ładny sygnał. Na pierścień mnie pokazuje. Zobaczymy, czy pierścień wykopię. Kawał blachy jakiś. Blachy. Co to jest? Gwóźdź. No na pewno nie gwóźdź. Siedzi głębiej. Zobaczymy, co to będzie. No jest na wierzchu. I co tu mamy? Kawałek kolejnego śledzia. Same śledzie. Na aluminium będę sprzedawał. Kamera cały czas
na zdjęcia przełącza. Tu jest coś powierzchownego. Uderzałem w rywkę, ale... A, będzie folia. Śmieć. Zabieramy. Miejsce kempingowe, ale powiem wam, że czysto. Już śmietnika to nie ma. Jest masa kapsli, bo widzę, że ID pokazuje przez cały czas, ale nie ma żadnego sygnału. Teraz już w ogóle nie ma sygnału. O co go mam? Dobra. Z Wojtka słuchawkami się połączył. Ciekawostka. Wojtek! A ty nie słyszysz mojego sygnału? Bo się połączył z twoimi słuchawkami. Naprawdę, połączył się z twoimi słuchawkami. Może na chwilę? Bo ja nie mogłem przez chwilę się połączyć. Ja no, i złapał. No, teraz to da. I Wojtek jest tam. Delegent jest tutaj i kawał. Dobre 10 metrów. I łapie. Mobilnie można chodzić. Następnym razem żonie założę, dam żonie detektor, ja będę siedział na słuchawkach i będę mówił, żeby kopała dobry sygnał. 26, średnia głębokość, praktycznie na wierzchu. Teraz pokazuję jedną kreskę. I mamy to. Co tu mamy? Co to za fanciur? A to jest jakiś maluch, ale... Nie widzę, co to jest. Co to? A jest moniak. O, pyk. Za grosze. Wydziubane. Ile poleżało? Tu mamy rocznik 2002. To świeżak. Praktycznie świeżak. Zawsze to jakiś fancioch. Ale... Niektóre miejsca czyste, ale jak się wejdzie w taki placek, gdzie był rozbity obozy to były wszędzie. Chodzi mi o ten. Od zamka o namioty. Tam gdzie namioty, tam śmietnik. Ciekawostka. Jakieś kapsle, ale to nie, to kapsel, tylko tak on uderza. Czyli wszystkich nie wycina. Twarda ziemia to śmieci na wierzchu, o, dzwon. Śmieci na wierzchu to jest masa. Jeszcze siedzi. Chodź tu, szpadelek. No i tutaj gdzieś coś było. Nagle to jest. Nie, zrywka. Ile pokazuje? 26. Bez zmian. Wlazłby do tego jeziora, tylko chyba mocno zamarznięte. Zaraz ocenimy sytuację. A co? Kapsle. Bo z samego brzegu nie ma tragedii. Wlazłby tam. Chyba zaraz tak zrobię. Wejdę do wody.
Patrzcie, co tu mam od Wojtka. Odkrywcy, kąpielisk. Pyk. Jeszcze swoją muszę zrobić, bo nie mam. I będzie pełen komplet. No to co? To wodery? Detektor, sito, brak rękawiczek, wchodzimy. Zobaczymy, czy ciepło będzie. Na pewno. Czub. Nie ma tragedii. No daleko nie pochodzę, bo to jednak co, zimno. Będzie z łapy. Ale zabawa musi być. Ole, gruby lód to muszę. Łam to! No trochę ścięło. Ile tu mamy? Nas 3 cm. Nie ma tragedii. Trochę miejsca sobie zrobię. Będzie po czym chodzić. To jeszcze chciało tak podpód ładnie uciekać. To by było super. No zaraz to powpychamy. Puenta. Jo. Zaraz się przywrócił. O. Teraz fajna poszła podpód. No. Trochę tego pływa. Mnie woderów nie pocięło. Nie chcę wpływać pod tacę lodu za bardzo. Pyk. Quinta. Dobra, najpierw sobie tutaj pochodzę. Trochę się wzbudzę. No nie wiem, powiem wam, że nie jest taka zimna ta woda. Nawet, że będzie gorzej. Dobra. Przeskanujemy go może. Albo nie, już skanowałem, ten był. Zobaczymy, jak się teraz przystosuje do wody. A, 69. No, dobra. Bardziej się wzbudza jak... Ale dobra, zjedziemy z czułości, bo mam 28, damy sobie na 24. No tu za wiele nie ma. Bardziej się wzbudza od tych kawałków lodu. Ale chcę to odpłynąć. Jednak sobie trochę to wypycham, tylko wyłamuję tego lodu, bo tak się nie da. No to jest w sumie jedna taka wielka, żeby to tak chciało iść pod tą tarczę. O, teraz to tak. W całości będzie czyściej. Tylko ja trzeba to poderwę. No, nurkuj. Nie chcę pójść na dno. O, ciężkie. Fajto. Kolejna. Ci to się przydaje. Są jeszcze takie wielkie kawały. Pójdzie. Ojdzie. Jest taki ciekawo. Muszę go pchnąć z tamtej strony. O. Pyk.
to już ma sporo. Dobre 4 centy. Powypychamy. Rękaw mokry. Ła, to bolało. Wszystko wypływa z powrotem. Chwyć to. Dobra, kawałek. Pora do zabawy jest. Tu jest taki kawał. Cofają się. Dobra, na chwilę chodzenia może być. Zobaczymy, czy coś wpadnie ciekawego. Wojtek tam dalej chodzi po polu namiotowym. Niech sobie chodzi. Zobaczymy w wodzie, co wyskoczy. Jest niby praktycznie na wierzchu. Zobaczymy. Zachotnięty. Chyba. Jest jakiś kawał gwoździ. No kolor. Poza tym nic. Szkoda. Tu pod kolor coś przebija. Ten sam. A, jeden ten sam. No ciężko mi się to kopnąć. Jednak zjadę sobie z Recovery Speed jeszcze, bo jedno, a nie, to nie tu F1, co to tak wysoko dałeś? Po co? Tu sobie zjedziemy trochę, bo słabo ja to widzę. 40, dobra, niech zostanie. To jednak muszę wolno przemiatać w tym lodzie, żeby zaraz lewych sygnałów nie było. O ten lód. Ach, się przyczepiło. Szedłby kawałek dalej, tylko już mi się lodu nie chce łamać.
fajny sygnał. 20. Na groszaka. Ciekawy, ciekawy. Zobaczymy co wyskoczy. Dobra, już wiemy co wyskoczyło. Kapser. Ale czy tylko był tutaj kapser? No, zobaczymy. To nie. No i raczej kapser. Jakieś coś się rozsypało. Błyszczącego. No rozciągnięte duże sygnały tego złomu. Masa złomu. Zjedziemy sobie z tym złomem kaskę. No nie ma szaleństwa. Zobaczymy, czy się karbon szybko rysuje. No jest taki sygnał 28, ale to podejrzewam folia rozrywka. Chodź. No jakby kto pytał, diament. I nic poza tym. Ale i tak go nie kopnąłem, bo jest tutaj. ID. Czyżby teraz? Czyżby nie. Dalej. Zmieni na 28, no zobaczymy, czy to jest ten jeden i ten sam. Ale jest tu jakiś drucik. Haczyk, o! Proszę bardzo. No jaki to hak wielki. Do śmieci. I co tu mamy? Kawał szkła. Zabieramy. Nic poza tym. Jak na razie Wojtek to sam haczyk i trochę śmieci. Poza tym nic więcej. Też się zastanawiam. Wygrywasz dzisiejsze starcie. Ale ja mam już dwa śledzie, tylko jednego. Dwa mam, no. Też dwa aluminiowe. Od razu po drodze na złom jedziemy, nie? Coś tu siedzi, ale raczej zrywka, nie mogę chwycić w ogóle. Ucieka. Nie ma nic. A szkoda. Dobra, wychodzę z tej wody. Oprócz śmieci nie ma nic. Nie ma nic, wychodzimy. Wychodzę jeszcze z Wojtkiem.
tu na brzegu. W jakimś nie wpadnie, może zobaczymy jeszcze ten sap, jak nam się będzie chciało. Są? Torby już nie biorę, wezmę tylko pinpointera, bo ona już mokra. I lecę tam do Wojtka, gdzieś tam się za drzewami chowa, szuka dalej. Oblatamy jeszcze trochę to miejsce. Jest jakieś 29 sygnał. Ale zobaczymy, co to będzie. Bierzemy zrywkę. Aha, Wojtek trafił piątaka. Gratki! A ja mam zrywkę z browara. Może być. Wychowam do kieszeni, bo nie mam torebki. Jest jakiś kolejny, powierzchowny. Koło byłego ogniska, ale... Teraz podejrzewam zrywkę. Nic ciekawszego na pewno nie będzie. A nie, jest kapsok. Dobra, kolejny śmieć. Sygnał 28-29 na zrywkę. Ale niezbyt płytko. Nie, no tu gdzieś. Tu powinno być. No. I jest zrywka, tak jak mówię. Śmieć. Zabieramy. No, to coś było. Powierzchowny 33. Zobaczymy. No, jest na wierzchu. O, jest. Grosiak jakiś. Co tu mamy? No, nie grosiak. 2 złote PRL. No, fajnie. Który rok? Dojrzę tutaj. No, trochę już pojrzała. 1986. Zonka, twój rocznik. Pozdrawiam. Sygnał 11. A podejrzewam folia. Gdzieś tutaj wrośnięta. Jest. Wrośnięta. Na wierzchu leży. A ty kopiesz nie po co. Dobre. Powierzchowny. Ale skacze ID. 31, 32. 45. To ten kapsel? No kapsel. Szkoda. Warka. Myślałem, że chociaż tym bark się trafi. Tak. Mam jakąś zawieszkę. Super. Leżała praktycznie na wierzchu. I to wskoczyła jakaś podkowa. Bardzo fajna. Fajny fancerz. Zwykły śmieć, ale jest. Super. Jakaś zawieszka wskoczyła. Do fantów. Ale w tym samym miejscu jest jeszcze jakiś sygnał. Zobaczymy, co to może być. Gdzieś tutaj. I co to jest? Zapięcie od bluzy. Jakieś od kurtki. Śmieć. Ale zabieramy. I cały czas w tym samym miejscu. Tym razem taki cieniuczki ten dźwięk. Jakby na łańcuszek. Ale nie mogę go trafić. Albo na folię. Jest tu coś, jest tu naprawdę coś drobnego, mega drobnego i jest mega drobny kolczyk. O Boże, nie wierzę. Mega drobny kolczyk. Ale już się rozsypał całkiem. Już została tylko taka... to co było, to było, ale wyskoczył jakiś kolczyk. Tak mi się wydaje, zresztą jakiś gwoździk z blaszką może być, tak samo. A mam kolejnego śledzia. Ciekawy sygnał, ale to na Olmosa. Kolejny śmieć. Zabieramy. Idzie pana.
5 graszy z 1999 roku. Teraźniejsze. Dobra, skoczyło to jest. I co tam Wojtku, robisz sobie jakieś podsumowanie czy nie? Ja robię, robię. Robisz? Zaraz ocenimy. Tam ciekawego wypadło. I zobaczymy co to Wojtek. Na razie się czyszczę. Jest sporo. Ale masz tych śledzi, ze 4? 5? 4, no, 4 aluminiowe i jeden drut. O, jeden drucik. Elegancko. No i tu też masz sporo, sporo maniaków. No i co? A czekaj, czekaj, to dyszka? Czy 50? Dziwna moneta. 20. No to była 20. A czekam jaką ładną 20. Nie wierzę, jak to się tam nazywa. Świetny maniak. No, Deusik. 10 eurocentów z plaży. A. I Deusik. U Wojtka dzisiaj wygrał. Rozgromił legendę. Dobra, teraz ja szybciej kończymy. Śmieci same nam wpadały, praktycznie nic. I zobaczcie, tutaj mamy sporo tych śmieci. Tu mamy jakieś 3 śledzie. No i tutaj jakaś zawieszka. Jakieś zwykłe badziewie. 2 złote PRL. 5 groszy i jeszcze gdzieś tam się grosiaki poniewierały, ale już ich nie mogę znaleźć. To jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego, cześć.